No dzień dobry, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj krótki materiał. Ja wiem, że ci, którzy regularnie wchodzą na mój kanał, wiedzą, że jak ja mówię, że jest krótki, że będzie krótki, to będzie długi. Nie, naprawdę obiecuję Wam, że będzie krótki, natomiast bardzo ważny dla wszystkich posiadaczy iPhone'ów. iPhone'ów, które mają możliwość nagrywania wideo w tej wysokiej rozdzielczości aploskiej Apple ProRes. Chyba wszyscy wiecie, że ona potrzebuje naprawdę bardzo dużo miejsca w iPhone'ie. Oczywiście można kupić iPhone'a z pamięcią nawet 1 tera, ale on kosztuje po prostu masakra jakaś. Ten iPhone, którym nagrywam ten materiał, który właśnie widzicie, on ma pojemność, to jest 16 Pro Max, 512 GB ma pojemność. Słuchajcie, i tej pamięci, ja tam mam różne zdjęcia, filmy, muzykę i tak dalej, i tak dalej. I pomimo tego, że tutaj mam 512 GB, za mało, żeby nagrywać wideo w Apple ProRes. No ale to musiało nastąpić. Ja nawet na to czekałem. Byłem ciekawy, kiedy pojawi się na rynku fajny, sensowny, szybki dysk zewnętrzny dedykowany właśnie do iPhone'a. Oczywiście najczęściej jest to 15 Pro, 15 Pro Max, no i 16. No i jest, a data? SC750 to jest ten model. Jak widzicie na filmie, być może obudowa tego dysku wydaje Wam się znajoma. I słusznie, bo jest taka sama jak modelu SE880. Mamy tutaj złącze USB 3.2 generacji drugiej, USB typu C z imponującą prędkością odczytu, bo jest to 1050 MB na sekundę, a zapis to 1000 MB na sekundę. No wow, i to jest to, czego ja bym oczekiwał od dysku zewnętrznego. Co jest istotne i bardzo wygodne dla każdego użytkownika, USB, gniazdo USB-C jest chowane w obudowie, wysuwane i chowane, co powoduje, że po pierwsze, no, nie uszkodzimy tego złącza, możemy je schować do kieszeni cały dysk, do torby, gdziekolwiek, a po drugie nie potrzebujecie dodatkowego przewodu USB typu C, żeby podłączyć ten dysk do telefonu. Po prostu przypinacie go do iPhone'a i iPhone go od razu widzi. Kiedy podłączycie ten dysk zewnętrzny do iPhone'a i włączycie Apple ProRes, to pojawi się informacja, że zapis odbywa się na dysku C, na USB-C, jest taki mały napis. Natomiast pojawi się też informacja o ilości minut, które możecie nagrać na tym dysku. W przypadku Apple ProRes 4K 24 klatki na sekundę, czyli ja ten materiał właśnie nagrywam 4K 24 klatki na sekundę, jest to około 170 minut, trochę ponad 170 minut, ale jeżeli będziecie zwiększać klatkaż, to ta pamięć będzie się kurczyła, to miejsce będzie się kurczyło i będziecie mogli nagrać po prostu mniej minut, ale 172 minuty, zresztą 4K 24 klatki to wystarczy. No oczywiście, jeżeli chcecie nagrać w 120 klatkach, proszę bardzo, ale wtedy ta pamięć, o ile się nie mylę, zmniejsza się do około 30-40 minut. No, dość znacząca różnica. Słuchajcie, jeżeli korzystacie z Androida, z smartfonów na Androidzie, też bez problemu oczywiście podłączycie ten dysk zewnętrzny. Jeżeli macie Maca albo Windowsa, też podłączycie ten dysk zewnętrzny. Mało tego, on jest kompatybilny z przenośnym komputerem do gier Steam Deck. Tak, dla mnie jest to bardzo wygodne rozwiązanie, bo ten materiał, który teraz nagrywam, on się zapisuje na tym dysku. Ja go po prostu po zakończeniu odepnę od iPhone'a, podepnę do MacBooka, odpalę Final Cut'a i będę pracował, i będę montował film. Natomiast ten dysk mogę także wykorzystać do tego, żeby Final Cut zapisywał moje projekty właśnie na tym dysku zewnętrznym. Mogę robić jedno i drugie. Może być jeden folder do iPhone'a, drugi folder do Final Cut'a. No, idealne rozwiązanie jak dla mnie. Naprawdę ja na taki dysk czekałem i oto jest. Dostępne są trzy pojemności. Mamy 500 GB, mamy 1000 GB, to jest właśnie 1000 GB i mamy także 2000 GB. Więc jeszcze raz, bo nie powiedziałem tego. W przypadku 1000 GB, czyli 1 tera, możecie w Apple ProRes 4K 24 klatki na sekundę nagrać trochę ponad 170 minut materiału. Uważam, że ponad 2 godziny to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli potrzebujecie dysku zewnętrznego USB-C, dobrze wykonanego, z chowanym USB, z wysuwanym USB, nie potrzebujecie żadnych dodatkowych przewodów. Po prostu ten dysk działa na zasadzie plug and play i to wszystko. Korzystacie z komputerów z gniazdem USB-C, potrzebujecie pamięć zewnętrzną, a data SC750 naprawdę jest
zrobiona, myślę, specjalnie dla Was. Dobrze wykonane, niedrogie urządzenie, które pozwoli Wam przechowywać dane, ale także nagrywać oczywiście filmy na iPhone'ach w Apple ProRes. Produkt jest także objęty 3-letnią ograniczoną gwarancją. Potrzebujecie, wpisujcie w wyszukiwarce Adata SC750 i kupujcie. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hej.